Ten wstęp to oczywiście jeden z tysięcy filmów propagandowych przygotowywanych cały czas przez zastępy zwolenników teorii antropologicznego globalnego ocieplenia. Epatują nas w nich zdjęciami rozpadających się gór lodowych na biegunach, zmniejszającej się powierzchni lodowców górskich, niedźwiedzi polarnych, którym ubywa środowiska naturalnego, zdjęciami wyschniętej gleby, dymiącymi kominami fabrycznymi, intensywnością ruchu ulicznego i na autostradach, efektownymi zdjęciami satelitarnymi zjawisk pogodowych, planszami z naniesionymi strefami ciepła i zdjęciami ukazującymi barwne życie podwodne, co ma zapewne przypomnieć człowiekowi, skąd pochodzi. To propaganda. Efekt cieplarniany. Globalne ocieplenie. Globalne oziębienie. Hasła klucze do naszej przyszłości. Od lat jesteśmy straszeni wpływem człowieka na klimat naszego globu. Odpowiedzialność za zapowiadane przez niektórych naukowców i stojących za nimi polityków katastrofalne zmiany w atmosferze według wierszy tej globalnej zagłady spada na człowieka i wytworzoną przez niego cywilizację. Teraz już również globalną. Podniesienie poziomu mórz i oceanów, zalane tereny nadmorskie, zniknięcie z ich powierzchni wielu zamieszkałych wysp, wyschnięte olbrzymie połacie gleby na wielu kontynentach. Gwałtowne zjawiska pogodowe. Scenariusze przyszłych lat wieją grozą i w ciągu ostatnich kilku lat nabierają radykalizmu. Jak naprawdę jest z przewidywaniem pogody i wpływu człowieka na nią? O odpowiedź na te i inne pytania poprosiliśmy kilku naukowców, niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach. W dziedzinach nauki, która między innymi zajmuje się prognozowaniem zmian w klimacie. Profesora Zbigniewa Kundzewicza z Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Eksperta międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu, ale przede wszystkim jedynego polskiego koordynującego autora w części hydrologii czwartego raportu tegoż międzynarodowego panelu. Do wypowiedzi przed kamerą zaprosiliśmy również profesora Macieja Sadowskiego, pełnomocnika dyrektora do spraw współpracy międzynarodowej Instytutu Ochrony Środowiska, doradcy wielu polskich rządów w sprawie klimatu. Profesora Marka Sarnę z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika oraz profesora Leszka Marksa z Państwowego Instytutu Geologicznego. Naukowców poprosiliśmy o odpowiedź na te pytania, o definicję globalnego ocieplenia, jego przyczyn, ale przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, czy naprawdę jest już tak źle z klimatem naszego globu? Globalne ocieplenie, które teraz obserwujemy, ono już jest i będzie trwało, nie jest niczym nowym w historii światowego klimatu. Ocieplenia i oziębienia już były, wielokrotnie. A jednak obecne ocieplenie jest szczególne, inne od poprzednich. Dlaczego? Teraz na świecie jest po raz pierwszy w historii dużo ludzi, to znaczy prawie 6 miliardów 700 milionów. Poprzednie ocieplenia, oziębienia odbywały się w czasach, kiedy ludzi było naprawdę niewielu. Tysiące, czy kiedy lodowiec ustępował miliony, tylko miliony. A teraz jest 20 miast, w których mieszka po 20 lub więcej milionów ludzi. Po raz pierwszy w historii jest ludzi tak dużo, a co ważniejsze, posiadają oni wielką moc, wyzwalają ogromną energię i są w stanie wpływać na sprawy globu na równi z geologią, z wulkanami. Dlatego uczony niemiecki laureat Nagrody Nobla, Paul Crutzen, ukuł hasło: żyjemy w epoce antropocenu. Był holocen, czyli czwartorzęd, a teraz jest antropocen. Antropocen, człowiek jako czynnik sprawczy porównywalny z geologią i z wulkanami pod względem mocy.